Panowie marszałkowie, pani marszałek, Wysoka Izbo. Popieram w pełni koleżankę przede mną, więc ja dzisiaj na temat. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważnym i często poruszanym tematem są pomniki organizacji działających na szkodę Polski w czasie II wojny światowej na naszej ziemi. Dlatego poprawkę numer 8 zaproponowałem, żeby usunąć je z działań promocyjnych zaproponowanych w naszej uchwale. I to ma być gest, symboliczne postawienie obrońców ponad agresorami. Ale nie akt bezmyślnej zemsty, jak wielu mogłoby mi zarzucić, bo w Polsce nikt nie będzie wjeżdżał buldożerami na cmentarze obcych narodowości, tak jak Sowieci zrobili z naszym cmentarzem Orląt Lwowskich. W Polsce będziemy szanować pochówek wszystkich żołnierzy, wszystkich armii, bo odróżnia nas od komunistów poza honorem, sumieniem, poczuciem sprawiedliwości jeszcze to, że chowamy wszystkich zmarłych w grobach, a nie w jamach z wapnem. Ale to nie zwalnia nas z obowiązku mówienia prawdy o naszej historii, o tym, kto najeżdżał, a kto bronił. I nie dajmy przedstawicielom państwa na wschód od Białorusi ronić krokodylich łez nad pomnikami sowieckich generałów, bo spoczynek żołnierzy Armii Czerwonej nigdy nie był i nie będzie zagrożony. Ale agresorami byli. Byli najeźdźcami. I to mamy obowiązek w wolnej Polsce mówić głośno, bo tego nie można było mówić przez 50 lat. A na naszej skrwawionej ziemi pierwszeństwo do pamięci powinni mieć ci, którzy wylali swoją własną krew w jej obronie. I o zajęcie takiego symbolicznego stanowiska was proszę, popierając 8. poprawkę. Dziękuję.